Byłeś na meczu Odry Opole? Tak, byłem. Niedawno nawet. Tak? Tak. No i jak się ogląda takich dorosłych piłkarzy, to co sobie wtedy myśli taki młody chłopak jak ty? No dużo, że najbardziej, że kiedyś też tak będę grał i no i ogólnie fajnie. Poszerza się rodzina Odry Opole. O to nam chodzi. To jest klub profesjonalny, grający zawodowymi piłkarzami, ale też klub, który myśli o przyszłości, który rozwija młodych zawodników, tak, żeby w przyszłości być może zagrali na tym stadionie, który tu jest. Chcemy stworzyć najlepsze warunki właśnie z myślą o nich. Oni kiedyś być może będą grali w pierwszej drużynie właśnie na tym stadionie i tego im życzę. Jest mi niezmiernie miło, że w takim gronie możemy się spotkać w tak pięknym miejscu. Miejsce, które przed nami, przed klubem stawia przeogromne wyzwania. Tymi wyzwaniami będzie m.in. to, żeby stworzyć jak najlepszą ofertę piłkarską w mieście Opolu, opartą o potencjał zarówno miasta, jak i całego województwa. Jako klub staramy się pozyskiwać partnerów w tym naszym ambitnym projekcie. Bardzo ważnym ogniwem naszego działania jest system klubów partnerskich. Do tej pory koncentrowaliśmy się w głównej mierze na pozyskiwanie klubów partnerskich, czyli współpracę z klubami partnerskimi z terenu całego województwa i ten projekt dalej rozwijamy. Nie odpuszczamy działań na poziomie naszego miasta, ponieważ to właśnie tutaj jest bardzo duża grupa potencjalnych piłkarskich talentów, które być może w przyszłości wybiegną na tą już prawie że zieloną, a w przyszłości na pewno zieloną murawę Stadionu Opolskiego. Ale wśród tych młodych ludzi, którzy trenują w opolskich klubach, jest też masa rodziców, rodzin, które kibicują Odrze Opole. Właśnie dla nich i dzięki zaangażowaniu tych klubów, które są dzisiaj z nami, bardzo się cieszę, że 6 klubów z miasta Opola odpowiedziało na nasz apel. Są to kluby działające lokalnie, szkolące na bardzo dobrym poziomie dzieci wokół zazwyczaj swoich miejsc zamieszkania i to jest bardzo ważna rola tych klubów. Z wielkie podziękowania już dziś, ponieważ już dzisiaj w naszej akademii jest wielu piłkarzy, adeptów, którzy wywodzą się z opolskich klubów. Na podkreślenie tego jest fakt, że wielu zawodników naszej drużyny U19 to są chłopcy, którzy grali, będąc małymi chłopcami, małymi dziećmi, grali w Rodle Opole. Także ta ścieżka, ona nie otwiera się dzisiaj, ta ścieżka trwa dzisiaj tylko i wyłącznie chcemy sformalizować tą współpracę. Bardzo się cieszymy, że udało nam się namówić kluby z miasta Opola do współpracy w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży. Ja tak myśląc o tym wszystkim do głowy przychodzą mi takie trzy aspekty, w ramach których ta współpraca będzie funkcjonowała. Przede wszystkim kwestia społeczna. Zachęcamy wszyscy do treningu piłki nożnej, zachęcamy wszystkie dzieci do tego, aby zrobiły ten pierwszy krok, podjęły inicjatywę, aby rozpocząć swoją przygodę szeroko rozumianym sportem, właśnie z piłką nożną, jako sportem bardzo kompleksowym i wszechstronnym. Myślę również o tej współpracy w charakterze pewnej integracji naszego środowiska. Między nami, pomiędzy naszymi klubami była pełna transparentność co do zawodników, co do ich wymiany. I wreszcie ta kwestia sportowa. Dziś zapewniamy środowisko do treningu, zapewniamy środowisko do rywalizacji sportowej, współpracujemy z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 9 z klasami Mistrzostwa Sportowego. Jesteśmy dobrym miejscem do tego, żeby dzieci z Opola chciały w naszym mieście rozwijać się w kontekście piłki nożnej. Wypowiem się tutaj chyba w imieniu wszystkich zgromadzonych klubów partnerskich, że to jest bardzo, bardzo dobry krok w kierunku tego, żeby najmłodsi adepci piłki nożnej mieli gdzie się rozwijać, mieli bardzo dobre warunki do rozwoju i chcielibyśmy wszyscy jak najbardziej, żeby docelowo trafiali do Odry Opole i my jako kluby z miasta Opola staramy się pracować też na bardzo wysokim poziomie i współpracować z Akademią Odry, bo dla nas też to jest coś fajnego, coś co pokazuje, że nasza praca nie idzie na marne. Czemu grasz w piłkę, a nie na przykład w coś innego? No bo według mnie piłka to jest najlepszy sport na świecie, nie ma innego tak fajnego jak piłka. Wow, a ile lat już piłka ci towarzyszy? No bo chyba masz dopiero kilka lat. No, chyba cztery. Trzeba dużo trenować, żeby zostać takim zawodnikiem. Ile ty trenujesz razy w tygodniu, ile godzin, ile czasu poświęcasz piłce? No w sumie zazwyczaj mam tak, że 6 razy w tygodniu trenuję, a jeden dzień zazwyczaj w niedzielę odpoczywam.